Cześć wszystkim, mamy czwartek, 5 sierpnia, zaczynamy rynkowy flash. Wczorajszy dzień trochę jednak zamieszał, w szczególności o kwestii Australijczyka i dolara amerykańskiego. Oficjele z Banku Australii dali nam dosadnie znać, że nie zamierzają zmieniać planów co do ograniczenia programu skupu aktywów i że sygnały wskazujące na ożywienie w gospodarce ukażą się jeszcze w tym kwartale, pomimo lockdownu w Sydney. Powiedzmy, że niech im będzie, rynek przynajmniej kupił to i Aussie się nieco umocnił. Z kolei Kiwi nieco się osłabi i o ile te korekty, które nie były zbyt głębokie, wyglądają raczej na coś lokalnego, o tyle niepokoi sygnał dywergencji ze wskaźnika RSI przy parze z dolarem amerykańskim, jak i australijskim. Widać, jak dobrze zadziałało to ostatnio na dolarze z jenem, więc jest czego się obawiać, jeśli planujemy jakieś longi na tych parach. Eurofund wyrysował nam układ harmoniczny na wzrosty i jeszcze wczoraj zrealizował już pierwszy cel, więc target wcześniej wyznaczony w pomarańczowej strefie jest jak najbardziej aktualny. Co do ETK oraz kabla, po głosach z Fedu, że szykują się na podwyżkę stóp na koniec 2022 oraz wcześniejszym zakładano ograniczenie programów pomocowych, umocniło dolara i w chwili obecnej, gdy średnie kroczące się przecięły na H4, na ETK-u jak i kablu i znajdują się zaraz przy cenie, jest to dla mnie sygnał do przynajmniej krótkiej konsolidacji, czyli tutaj jestem poza rynkiem. Co do funta, który dzisiaj jest tematem dnia tak naprawdę, posobek danych z wczoraj, które były lepsze od oczekiwań, natomiast słabsze niż poprzednie odczyty, proszę tym pamiętać. Z kolei dzisiaj natomiast, jeśli raport o inflacji, decyzja w sprawie stóp oraz protokół z posiedzenia będzie wskazywał na bardziej zdecydowane ruchu Banku Anglii, myślę, że i tak dopiero jutrzejsze NFP nadadzą kierunek cenie na kablu. Swoją drogą, inflacja oficjalnie w UK wzrosła do 2,5% w zeszłym miesiącu, więc może BOE się wstrzyma z jakimiś pochopnymi decyzjami. Ok, to tyle na dzisiaj, dzięki i do jutra.